Hello ludzie, z tej strony Nurionblot, a to odcinek z nowej serii. I w tym odcinku... W tej serii będziemy gadali ludzie o... O tego... no... postaciach z Marvela. Będę tutaj mówił całkowicie o ich historii. Z filmów to wiadomo, to nie trzeba tutaj mówić, bo możecie to obejrzeć z filmów na przykład. Będę mówił to, czego prawdopodobnie nie wiecie, albo może wiecie, ale na pewno w odcinkach będą rzeczy, o których po prostu nie wiedzieliście. Na pewno w jednej serii odcinków o jednym bohaterze czegoś nie będziecie wiedzieli, się dowiecie czegoś nowego. Wiem, że pewnie właśnie słyszeliście o Spider-Manie i wiecie właśnie, ale no jak mówiłem, obejrzę te wszystkie odcinki, bo są tu naprawdę ciekawe fakty, które mogą cię zaskoczyć. No to zacznijmy. Peter Parker, zwykły chłopak na wycieczce z klasą, nagle jest ugryziony przez pająka. Zwykły chłopak, po prostu, który jest ugryziony przez pająka, no nic nienormalnego. No właśnie, z początku to miał być zwykły pająk. Pająk jednak był radioaktywny i się świecił. A rana na ciele Petera bardzo go piekła, nie nadnaturalnie. Peter się przekonał, że to było coś więcej, gdy omal samochód go nie potrącił. Wtedy nagle dostał pajęczego zmysłu i uskoczył właśnie dzięki pajęczemu zmysłowi i przylepił się do ściany budynku. Zdziwiony własnym popisem odkrył, że ma nowe umiejętności nadludzkie. Siłę ogromnego pająka, umiejętność chodzenia po ścianach. I co bardzo ważne, szósty zmysł, czyli pajęczy zmysł, jak to sam mówił, który obronił go przed niebezpieczeństwem i wiele razy go obronił przed śmiercią. Na przykład ratował go przed atakami z ukrycia i zasadzkami. No, bardzo przydatny zmysł. No ja osobiście bym chciał mieć taki zmysł. Peter szybko nauczył się wykorzystać swoją moc. Został zapaśnikiem, ponieważ ciotka i wujek, z którym mieszkał, mieli problemy finansowe. Peter założył maskę i pokonał Thrushera Hogana na ringu. Wtedy odkrył go po raz pierwszy dziennikarz telewizyjny, a Spidermana... No, znał już prawie każdy dom w Nowym Jorku, który był właśnie obszarem działań Spidermana. No i w tym odcinku raczej taki bardziej chuligański to jest Spiderman. Dobrze zrobił, że został, no bo chciał wspomóc wujka i ciocia, ale naprawdę na ring poszedł. No tak, trzeba przyjąć, że to tak chuligańsko lekko. Dumny i sławny Peter... stworzył dla siebie kostium pająka i wynalazł miotacz sieci, który pluł sieć, dzięki której na przykład mógł się wspinać po budynkach albo coś do siebie przyciągać. Słowa uderzyła mu tak do głowy, że odmówił pomocy strażnikowi, który ścigał rabującego studia telewizyjne złodzieja. Co było niego wielkim błędem i to było naprawdę bardzo dla niego smutne. Dopiero w powrocie do domu uświadomił sobie, że ten rabuś później zamordował jego wujka. Dręczony poczuciem winy, Peter przysiągł, że swoich mocy będzie używał tylko w dobrej sprawie. Przypomniały mu się wtedy słowa wujka, Benjamina, że z wielką mocą wiąże się duża odpowiedzialność.
Teraz końcowe mówienie. Kim była ciotka? Ciotka Petera to Mary, a jego rodzice po prostu nie żyli. Nie żyli i on mieszkał właśnie z ciocią. No tak, to już właśnie było. Co, to jest taki dosyć krótki odcinek, zapowiadający tą serię Marvela, w której będę omawiał postacie. To jest seria, w której będzie kilka postaci i o jednej postaci będzie kilka odcinków. I chciałbym wam zapowiedzieć i teraz kolejny odcinek ze Spider-Mana. Z Swamp Attack, kurde to... Ja nie wiem, kiedy będzie odcinek kolejny. Nie wiem. Nie wiem, czy nawet będzie, ale ok. No i już co? Powiedzieć wam, trochę zespoilerować. Co do kolejnego odcinka, czy nie? Tak sobie teraz myślę. Spoiler dać wam, czy nie? To jest naprawdę ciekawe. Dobra. Teraz będzie tylko spoiler, więc jeżeli, no cóż, nie chcecie mieć spoilera, to po prostu możecie już zakończyć odcinek. No i pamiętajcie tylko o tym, żeby zostawić łapkę w górę i kliknąć suba i dzwoneczek, by być na bieżąco z tych odcinków. I to nie będą tylko takie postacie, które są sławne, też będą postacie, o których mniej możecie wiedzieć. No dobrze, teraz lecę do spoilera. W kolejnym początku będą początki Spider-Mana i też będzie również o początkowych dniach jako bohatera i o zmianach oraz o, no wiadomo, o niego pierwszych wielkich wrogach, czyli Doktorze Octaviusie, Lizardowi, Mysterio, Vulture, Cravenowi, Łowcowi. Znaczy, dobra, później się dowiecie, po prostu będziecie o nich wiedzieli. No, będą też... No nie wiem, czy będą, ale wiem, że na pewno w trzecim odcinku będą lata studiów o dziewczynach, o nagłej... śmierci i o tragicznym ciosie. Też będzie naprawdę bardzo fajne. O tym, jak on w jakimś odcinku. O tym, jak on chciał, uwaga, pozbyć się swoich mocy i co mu z tego wyszło. Co mu z tego właśnie wyszło? No, powiem, że to się udało, czy nie? Zobaczyć, ale powiem, że to jest bardzo interesujące, co on później nagle zrobił pod tym, zrobił ten eksperyment na sobie, by unicestwić te moce i co on później nagle zrobił. No dobrze, no i chciałbym też zaspoilerować wam, że w przedostatnim odcinku prawdopodobnie, na pewno w ostatnim, będą... No takich, dobra, powiem, że w ostatnich odcinkach, bo jeszcze nie, w ostatnich odcinkach będą właśnie, będzie to o właśnie niego stosunkach, dobrych stosunkach i złych stosunkach. No i też o umiejętnościach niego, no nie tylko, że wiadomo, to wiadomo trochę o jego umiejętnościach, ale co on z nimi zrobił, jak nie ulepszał i w ogóle. Co w nich jeszcze było, czego nie było w filmie. No. Dobra, ludzie. Ja się z wami żegnam. Niedługo będzie kolejny odcinek z Football Managera. No, dosyć tego z Doty, to nie wiem jeszcze kiedy będzie. No, na razie
I właśnie na Siria Buszko będę musiał wrzucić jakiś odcinek. No, będzie trzeba jakiś na Siria Buszko. Na Siria Buszka. Do Siria Buszka będzie trzeba coś tam wstawić. Siria Buszka. Skurczaczki. Skurczaczki. Może tak zrobię, ale nie, no w sumie raczej tak nie zrobię, bo to będzie nie fair w sumie. Żebym nagle ostatni odcinek, czy kilka odcinków z tej serii teraz o Spider-Manie dał na Sirię Buszka. Może o innej postaci. No, inna postać będzie u Siria Buszka. Kilka będzie u Siria Buszka. Albo nie no. Dobra, to będzie Siria Buszka. Niech tak. Nie, takie moje teraz przemyślenia, wiem, że to mówię i to jest dziwne, że ja wam to mówię, ale to co, no. Teraz to tak ciężko się zdecydować było, ale ja się z wami żegnam. No. I się z wami żegnam, cześć.